było około 50 stopni. Krzyczeliśmy do nich, żeby nas po prostu wypuścili. Masz kubek, chcesz wodę? Ktoś z pasażerów na tyłach samolotu zemdlał. Pasażerowie zaczęli krzyczeć. Panika w samolocie. 17 godzin opóźnienia. Tak. Nie mogłam na to patrzeć, kiedy maleńkie 10-miesięczne dziecko, matka z nim siedzi na metalowym krześle całą noc. To było naprawdę przerażające. Czujemy się bardzo oszukani. Mąż dostał zawału. Około 60 tysięcy kosztowało nas to całe nieszczęście i pokryliśmy sami, no bo byśmy nie wyjechali z tej Turcji. O, właśnie w takim stanie wyjechały nasze walizki. Na lotnisko? Z taśmy, tak. One wyglądają, jakby coś po nich przejechało. Dokładnie, no nie nadają się do użytku. W tej walizce wyrwany jest cały bok, podszewka, a tutaj zostało wyrwane całe kółko wraz z podstawą. I pęknięte jest również tworzywo, także powołany rzecznik stwierdził, że zupełnie nie nadają się te walizki do naprawy. Justyna Mozol wracała z mężem z wakacji na Teneryfie liniami Enter Air. Jeszcze na lotnisku zauważyła, że obie walizki są mocno zniszczone. Natychmiast złożyła reklamację. No niestety przewoźnik zaproponował po 50 zł za każdą walizkę, co... Nie da się kupić takiej walizki za 50 zł, czy się da? Żadnej się nie da kupić walizki. Jestem w kontakcie z innymi poszkodowanymi. To było więcej osób, które miały uszkodzone walizki podczas tego lotu? 7 osób. I wszyscy dostajemy takie same odmowne odpowiedzi, no i kwoty, które są w ogóle nieadekwatne. W przesłanym nam oświadczeniu linia lotnicza Enter Air tłumaczy, że w trakcie rozpatrywania reklamacji brana jest pod uwagę zamortyzowana wartość bagażu, a nie cena nowej walizki. Pasażerka nie zgodziła się z zaproponowaną kwotą 50 zł i odwołała się, na co linia lotnicza zaproponowała 100 zł. O to, co zrobić, gdy nasza walizka jest uszkodzona, pytamy podróżnika i biegłego sądowego z zakresu turystyki Marka Kamieńskiego. Za zniszczony bagaż odpowiada linia lotnicza, która nas przewiozła. Natychmiast musimy to zgłosić na lotnisku do odpowiedniego działu, który przyjmuje reklamację uszkodzonych walizek. To jest podstawa naszych kroków, gdzie musimy to zgłosić. Nigdy nie wyrzucajmy karty pokładowej. To jest ten mały świstek, który dla nas jest mało ważny, a we wszystkich roszczeniach jest to podstawa. Jaka powinna być wysokość rekompensaty za zniszczony bagaż? Nie ma taryfikatora. Każdy przypadek jest indywidualny. Pamiętajmy, aby zniszczony bagaż zgłosić od razu na lotnisku. Kiedy zauważymy to w domu, niestety, będzie już za późno. Nasza kolejna historia miała bardzo dramatyczny przebieg. Podczas rodzinnego wyjazdu do Turcji z okazji 70. urodzin pani Małgorzaty Stankiewicz, jej mąż już pierwszego dnia dostał zawału. Karetką został przewieziony do prywatnego szpitala, wskazanego przez ubezpieczyciela, gdzie lekarze walczyli o jego życie. Rodzina była przekonana, że koszty leczenia pokryje ubezpieczyciel. Całe pozostałe wczasy spędziliśmy na telefonach i na przepychankach z... ponieważ oni ciągle odcinali się od tego, żeby zapłacić. A szpital po 2 dniach, właściwie mąż był do wypisu i chcieli wypisać męża, no ale nie chciał zapłacić. Jechaliśmy na wakacje, będąc przekonanym, że mamy bardzo wysokie ubezpieczenie, bo sprzedając nam tam były kwoty, do ilu jest leczenie szpitalne, do ilu jest transport medyczny, tam są bardzo wysokie kwoty, a okazało się, że tak naprawdę tego ubezpieczenia nie mamy, że musimy sobie radzić sami. Pana z jednej strony nie chcieli wypuścić, póki nie będzie opłacone, a tak. Przypuszczam, że za każdą godzinę, każdą dobę, koszty te rosły niebotycznie. Jak zaczęliśmy żądać ostatecznej faktury, to nam powiedziało, że dostało od szpitala fakturę na ponad 8 tysięcy euro. Ja, kontaktując się ze szpitalem, powiedzieli, że nie, już wykonali kolejne badania, jest 12 tysięcy euro. Jak pojechałam po tatę do szpitala rano... Z tymi pieniędzmi już zebranymi, tak? Tak, tak, tak. To okazało się, że jest 16 tysięcy euro. A ja ledwo zebrałam 12 tysięcy euro na swoim koncie, także byłam przerażona. Nie każdy ma komfort taki, że może no, w kilka dni, kilka godzin uzbierać zebrać jednak kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jakby państwu się nie udało zebrać tych pieniędzy? No nie wyobrażam sobie, wie pan, no... Nie wiemy, to może tam w dalszym ciągu przebywał.